Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór Państwu! Och, jaka wspaniała publiczność! Ale miło! Dawnoście nas chyba nie widzieli. Proszę Państwa, witamy Was serdecznie w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej. Witam Was Kabaret Drag. Witam Was to, co Ziemia Śląska jak zawsze ma najlepszego. Witamy gorąco, witamy wszystkich tych, dzięki którym żeśmy się tutaj zgromadzili. Kurde, jak my się cieszymy, że my tu przyjechali do nos. Wierzcie, nos w tym Brudzie Śląskiej to zawsze jest święto, tak. Ale się zagodą. Tak. Ale dobrze, Godusz, to jest święto. Dobrześ powiedział. Święto! Dobrześ powiedział. Proszę Państwa, jest to dla nas święto i mamy pewność prawie, że spotkanie z Kabaretem Rak dzisiejszego wieczoru będzie dla Was też jednym wielkim świętem. I tego Wam życzymy, żeby tak było. Naprawdę. To ja bym powiedział jeszcze tyle. To będzie tak, jakbyśmy przyszli po kolędzie, przygotujcie koperty. Tak. Nie, jeszcze nie. Co? Tak. Jeszcze nie teraz. Tak, a na szczęście, proszę Państwa, w Polsce jest coraz lepiej. Coraz więcej dni świątecznych. Jak to cieszy, bierzecie kalendarz, patrzycie, a tam prawie, że większość dni zaznaczonych na czerwono. Normalnie chce się żyć. Albo jeszcze inaczej. Mnie najbardziej cieszy to, że jest tak dużo tych dni, kiedy nie trzeba robić. To jest fajne. A będzie jeszcze lepiej. Drodzy Państwo, za niedługo wybory i obojętnie, kto nie wygra wybory w Polsce. My wnosimy postulat do polskiego Sejmu i to będzie przegłosowane, żeby w Polsce wprowadzić 364 dni świąteczne. A 365 dzień to będzie barburka! Tak jest! Jest. No. Bo jakie to jest proste. 365 dni w roku święta, nie ma bezrobocia. No. Umówmy się, że pan Bocze jak tworzył ludzi, on ich po coś zrobił. Wiadomo, że Francuzów zrobił do roboty. Niemców zrobił do roboty. Anglików zrobił do roboty. A Polaków zrobił po to, żeby my za nich wszystkich świętowali. Tak jest. Bo nam to najlepiej wychodzi. No. Tak. Kiedyś nie było tak dużo świąt. Nie. Co my to mieli za święta w Polsce? Nie było tego dużo. Nie. Kiedyś tata przyszedł trzyźwy, już było święto. No. U mnie było święto, jak tata w ogóle przyszedł. To no. My się cieszyli. A u mnie było święto, jak tata poszedł. Tak. Tak jest. Każda rodzina miała kiedyś swoje święto. Tak? Właśnie dlatego, że świąt było mało. Był tam 1 maj, 22 lipca, potem święto rewolucji październikowej. Pakiet z Niemiec. No, to my się cieszyli właśnie z tych świąt rodzinnych. Jakieś chrzciny, urodziny, wesele w rodzinie. Na to my czekali, bo była bieda. My się umieli z wszystkiego cieszyć. Bieda była tako wtedy, że na sieniach ludzie mieli drzwi pootwierane, bo nie było co ukraść. No. Tako była bieda. Bo złodziej w duma miał to samo. Tak. No chopie, u nas była ta kobieta, że jak mój tata szedł koło jeziora, to mu kaczki chleb ciepały. No. Tako była kiedyś bieda. Była bieda. Bieda! Moja bieda. Rodzina na przykład cała była tako biedno. I wyobraźcie się, że w takiej biednej rodzinie była jeszcze jedna rodzina bardziej biedniejsza, jak my wszyscy. Niemożliwe. Ja. To było tak fajnie o tyle, że jak my byli zdołowani tą biedą, to my się na tych biedniejszych popatrzyli, już nam było lepiej. No. Patrz. Wiedzieliśmy, że warto żyć. Moja ciotka z ujkiem, słuchajcie, jak oni mieli srebrne wesele, mimo że byli najbiedniejsi, ale mieli ten rodzinny, familijny honor. Oni się umieli zachować. Oni porozkręcali łóżka, porozkręcali szranki, zanieśli to na strych. Ustawili stoły, ujek wziął pożyczka, zaprosili całą rodzinę, my 2 dni jedli, pieli, potem my se pyski utarli, pojechaliśmy do domu, a ciotka z ujkiem jeszcze 30 lat musieli ta pożyczka spłacać. No. Takie były czasy. Tak było. Było, no to i oni godą, że nie było. No ale popatrz, jakie to były piękne tradycje. I te tradycje teraz zanikają, bo moja ciotka z ujkiem mieli złote gody, 50 lat pożycia małżeńskiego, my myśleli, że być jakoś impreza. Skąd? Ciotka z tej okazji kupiła ujkowi bilet na bal przebierańców. A ujek go do rąza, ale ja nigdy nie tańczył. A w ogóle jaki bal przebierańców? Za co ja tam się przebiera? A ona mogła, wiesz co? Ty po prostu nie pij, nikt cię nie rozpozna. No. Tak. Proszę Państwa, dlatego nie ma co kombinować. Róbmy to, do czego my zostali stworzeni. Po prostu świętujmy. Polok lubi świętowanie, więc w
Nowy rok i nastanie już kalendarz w ręce bierę, co go dostał przy kościele. W lipcu musi mieć wakacje, więc zaczyną kombinacje. Tak ze święta wymaluję, kiedy wolne potrzebuję. My Słowianie, my kochamy świętowanie. Ustawiamy stół na środku, by tradycję spełnić przodku. Czy państwowe, czy kościelne, tygodniowe, czy niedzielne. Wspólną cechę święta mają, wszyscy na nie wciąż czekają. I razem. Laj, la, la. Większe świętowanie, więc zakreślił razem z żoną większość roku na czerwono. Po kolei najpierw przyjdą trzej królowie, potem babci trzapić zdrowie. 3 maja z świętym pracy w kółko razem se zaznaczył. My Słowianie, my kochamy święto. Tygodniowe czy niedzielne, wspólną cechę święta mają, wszyscy na nie wciąż czekają. Proszę. Laj, 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 laj. Polok tak się życiem cieszy, że spowiada się i grzeszy i świętuje całe lata. Szczególnie kiedy wypłata. Oczywiście. Czy na wierchu, czy na dole, pełno musi być na stole. Wtedy wszystko się należy, bo tym byle jakoś przeżyć. My Słowianie, my kochamy świętowanie. Ustawiamy stół na środku, spełnić przodku. Czy państwowe, czy kościelne, tygodniowe, czy niedzielne. Wspólną cechę święta mają, wszyscy na nie wciąż czekają. I po polsku. Thank you. Thank you, Wehrmacht! Co? Thank you, Wehrmacht! Krzysiu, jak chcesz go dać do ludzi w Nowym Bytomiu, to musisz go dać albo po polsku, albo najlepiej jakbyś go dał po śląsku, rozumiesz? A ja go dam po angielsku i noże ze śląskim akcentem. Aha. Wyście zrozumieli? Dobra. Fajnie, żeście zrozumieli, że go dam po angielsku, nie? Ja się uczę angielskiego, poważnie. Od czasu, jak do Polski przyjechał prezydent Stanów Zjednoczonych. Kurczę, jak on się nazywał, ten... No, budynek jakiś, no. Barack Obama. Tak, przyjechał do Polski i się wszyscy zastanawiali, po co Obama przyjechał do Polski. Wy wiecie, czy nie? Patrzycie, jak na tureckim kozaniu, kurde. Nie wiecie! No, właśnie. Bo Obama przyjechał do Polski mnie przeprosić. Tak? Przyjechał mnie przeprosić za to, co mi zrobili w Stanach Zjednoczonych. Oni tacy są, Amerykanie, oni was, no i przód zaproszą, a potem wam podstawią pokojówka. Kurde, Amerykany, ja się zastanawiam, czemu akurat mnie zapraszają do USA? A dlatego, że do Stanów Zjednoczonych zawsze zapraszani są najwięksi Polacy. Najważniejsi Polacy, lepiej? No, no co, Pułaski był? Kościuszko był? A Roman Polański był? Ja był. Był i już go tam więcej nie będzie. Bo biedoka załatwili. Tak samo załatwili go jak tego prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak się nazywał ten Francuz 2 lata temu? Kurczę, stroskany czy zatroskany, tak?
Pojechał, podstawili mu pokojówka, coś tam między nimi było, dup, koniec kariery, było? No, a Polańskiemu to samo zrobili. I no pora lot wcześniej, pora, 30 lot wcześniej, mało lata mu podstawili. Z tym, że jak ona się seblikła, to panu Romanowi zaraz coś nie grało. No, to chude było jakieś takie, niedorobione, plaskate, niekudłate. Tak się przyjrzał go do dziewczynko, ile ty masz lat, a ona go do 13. 13 to ty się ubieraj do domu. A ona go, a co pan przesądny? I siedział po tym pan Polański przez Amerykanów w szwajcarskim więzieniu 3 miesiące i flaszki musiał zbierać, żeby wyjść za kaucją. Cwaniaki se myślę, Amerykanie teraz mnie zapraszają do Stanów, a niech mi podstawią jakoś pokojówka. Kurde, kaj oni taką mało Chinkę znajdą, nie wiem. Kaj, ale nawet jak znajdą, to po jakimu jo się dogodą z amerykańską Chinką? Jak ja po angielsku wtedy no, umiał hello, czy to wasz pies na low? Oh yes, to był nasz pies. 2 zdania, żech umiał. A tu nie ma he, bo tu Baśka pracuje. Jose kupił słownik polsko-angielski. Ludzie, wy byście nie uwierzyli, Jose angielskiego nauczył w jeden weekend. Poważnie, 3 dni i wszystko umiał powiedzieć. I no muszę mieć ten słownik. Ale patrzcie, na przykład siedzi koło mnie w Ameryce kobieta, nie? I chce do niej powiedzieć po angielsku, czuję do pani pociąg. Patrzę, jak jest pociąg po angielsku. I godą, I feel train to you. Jeden pierunże na glajzach. Pociąg jest pociąg. Po całym jest językiem, uważaj, język. Kiss me with language. Największy problem, że miał, jakże chciał powiedzieć do kobiety, chce się pani zwierzyć. Nie ma takiego słowa w angielskim zwierzyć. Szuką, co tam jest. I want animal to you. Zresztą, co ja was by nauczył po angielsku? Wy się sami uczcie. Się nauczycie, to może was też zaproszą do Stanów, tak jak mnie. I no wiecie, co się okazało? Jak już jak wypisał ta pieruńska aplikacja na komputerze, 2 dni mi to zajęło. Jak już jak się umówił na rozmowę z konsulem, to się okazało, że Polaki do Stanów Zjednoczonych mają wizy. Pamiętacie wy jeszcze, co to jest wiza? Pieruna nie wykał mu paszport. A ja po wiza musiał iść do Krakowa na Stolarsko, jak taki pastuszek. Że tam musiał stoć taki poloczek, no. Taki poloczek, że stoł. Stoł, że tam i że czekał, aż mnie zawołali. Tam musicie stoć, nieważnie kim żeś się są. Ja myślę, że ja tam, no jak się konsul dowie, że ja tam idę, to on mi czerwony tepich wystawi. Ja musiał na plecach jakiegoś gorola z Nowego Suncza pisać podanie, żeby mnie wpuścili. Kurde, tyle godzin, co ja tam przestał, aż w końcu zawołali, Mr. Hanke, please come in. Jak Josef wziął Einschwung, jak ja ruszył w te drzwi, godą teraz on sam hejzel zrobia. Jak ja przypieprzył w takiego murzyna, co stał w drzwiach. Stoło takie byczysko, 2-metrowe, czarny mundur, biały kask, military policaj, nie? Ten kask miał chyba po to biały, żeby było wiadomo, w którym miejscu mu się czarne kończy. Bo... Ale ludzie, wiecie, co to jest? Josef zęby prawie wybił o jego sprączka z pasa. Tak... No, tu wisza, ale się nie miniecie z takim bykiem, nie? Dźwigą głowa do góry, patrzę, na dymną tako warga wisiała. To jak balkon wyglądało. On tak stoi na mnie, patrzy go do give me your ID. Ja nie wiem, co chciał, ale że mu dał dowód osobisty. Potem ją obszukał kobiety, jakie to jest uczucie, jak was murzyn ma, co kurde. Patrzy, naraz mi wymacał telefon komórkowy i go do po angielsku z telefonem komórkowym na teren konsulatu United States wejść verboten. Go do proszę go zostawić u barmana w barze obok. No to jak mnie pierun szczelu w tym momencie, go do mu, excuse me, Mr. Murzyn. Ale ja ostatni raz zostawił telefon u barmana, jak mnie nie było stać na rachunek. Proszę mnie wpuścić do konsula. Ja mu powiem w oczy, co myślę o traktowaniu obywateli polskich. No przy taki 2 byków przyszło, sekuritate. Wsadzili mi głowa pod kokotek, tam para szła normalnie. Czekali, aż miał 36,6. W końcu go dają, idź do konsula, że w los. Takie pomieszczenie, to się chyba konsularium nazywa czy coś.
mocie 6 łokinek, a ciemno, ho był tego murzyna z dołu tam. Wchodzicie, 6 łokinek, jak rzek padał, coś jak w chorzowskim zoo. I no w chorzowskim zoo za tymi łokinkami to się małpy huśtają, nie? A tu siedzą w Krakowie takie amerykańskie konsule. A ważne, jak mali wyrfle w mlecznej zupie, nie? Siedzą, jeden siedzi, drugi drzymie, trzeci po polsku nie umie, czwarty w nosie dubie, a przed każdym okienkiem obywatel Polski stoją takie boroki, ten stoi, ten klęczy, ten się żegno, ten różaniec odmawiał, a ciulają tak, co oni im za ciemnota wciskają, żeby ino uciec do Stanów. I opacza, Kerry jest wolny, go o, ty przyjdziesz dran. Powiem ci w oczy, że ci pójdzie w pięty. Przychodza taki napolony do tego łokinka. Patrzę, ka on ma oczy, ty. On oczy miał na tej wysokości. On na takim wielkim barowym stołku siedział, a ja był mały poloczek. Taki mały poloczek, że stoł, a brodach miał ino na fyrsterbrecie, nie? No, ludzie, tam się nie odezwiecie. On jest wielki brat, a wy macie stoć cicho i się nie odzywać. Otworzycie gęba, to se zgilotynujecie język zębami. Musicie stać i słuchać, a on do was głośnika. Attention please, attention please. Nie wiem, co to znaczy tam. Witam pana, czy coś tam, nie? Attention, attention. Jak mi przypieprzył szufladę na paszport. Jak on mi przywalił, to ja 4 jedynki w jednej chwili stracił. Się kurde, kobieto, nie śmiej, wiesz jak to boli? Ja miesiąc kraulem nie pływał, bo mi się woda wlewała. 4 jedynki leżą. Obraz nędzy i rozpaczy. I opacza go, tak szybko się licza w pamięci. No, 4 zęby, nawet takie proste z Biedrony, to jest 1000 złotych sztuka. To jest 4000 w plecy, jeszcze wizy nie mam. I naraz tym konsul się zlitował i wylos do tego pomieszczenia do Polaków. No patrza, skurczybyk mniejszy ode mnie te. Tak tu stoł, a mnie przeproszą. I apologize, Mr. Hanke, I'm sorry. Niech pan nie robi afery, że rząd United States wybił panu te 4 ciucioki. My panu damy wizę na 3 miesiące. Godun w dupa sają w sodzie, mu 26 dni urlopu. To ci za to będzie płacił za zęby łodowe. A murzyn na bramie mi nie chciał oddać dowodu osobistego, nie? Bo mu się rysopis nie zgadzał. Godą, twój konsul mi zmienił rysopis. Dobrze, że mi teraz zęby po umie pasują. Trochę gwizdo jak Godą, ale musiał ich wykupić. Brat zastawił w Lombardzie jako srebra rodowe. Ale dobre, nie? Zęby żech miał, wiza żech miał. A pieniądze na samolot skąd wziąć? Wiecie, wiele ten pieruński Dreamliner teraz kosztuje? No to wiadomo, jak nie ma pieniędzy, to trzeba iść do rodziny pożyczyć. Boże, co ja im obiecał, że im stworzę stanowisk pracy w Chicago, jak mi pożyczą. Jakby oni przyjechali do Chicago, ja bym musiał pytać do Meksyku. Ale ludzie, ta korolada, że miał. 4 zasiłki albo 5, wiecie, wiele to jest pieniędzy. Jak ja wlos na okęcie, to ja chciał kupić te całe lotnisko. Myślę, którymi liniami lotniczymi pan Hanke poleci. Ale tu bije jeszcze serce starego patrioty, godą. Polak będzie lotał ino lotym. I da do tego lotu, ale już w połowie tej hali od lotów już mi halt pizło, nie? Godą, poczekaj. Pamiętasz, że oni wprowadzili przecież tam w locie ten program oszczędnościowy. Oni do lądowania już podwozia nie wyciągają. Jak oni zaczną tak startować, to musi się coś stać. A ja mam pierwszy raz w życiu lecieć samolotem. Ja mam takie szczęście, że zawsze się coś stanie, nie? A koledzy z kabaretu to mnie pocieszali, go dają, Hanek, nie martw się, może akurat ten twój fliger doleci. I żeby się lepiej poczuł, dowali mi do oglądania takie filmy. Czy leci z nami pilot? Katastrofa w przestworzach? Tajemnice czarnych skrzynek? O kurczę, jak ja widział, wiele tego ślatuje. No to ja wiedział jedną, że zanim samolot będzie miał odlot z Okęcia, ja muszę mieć odlot w barze Okęcie. Jak oni mnie wnieśli na pokład, to nie pamiętam, ale że się obudził na wysokości 11 tysięcy metrów w pozycji, wiecie, jak się to nazywa, na popielniczka, tak. Ale super, pasłot galot mi ktoś tu powiesił, a szczewiki, że miał tu wsadzone. Tam se blikają po drodze. Pierun wie, nie pamiętam nic.
wiem, że na czole miał odbite no smoking. I no jakże popatrzył przez ten iluminator, jak tam było fajnie, jo się spał, a pod mną cały świat się przesuwał. Tam Irlandia, Islandia, Grenlandia, a jo lulu do Labradoru. A co, że ręka dźwignął, żeby się przeciągnąć, już leciała stewardesa ze Smirnowym. No, ja i próbne alarmy robił. No, za każdym razem. Ja myślę, albo mo cholera, odwiert pociągnięty. No, to było podejrzane, nie? Jeden był problem w tym samolocie. Jak wytrzymać 9 godzin bez cygarety? Kto to wymyślił, to ja nie wiem. W każdym razie mnie dwa razy ze skrzydła ściągali. Ja go mówię, no dwa razy się zaciągnę za tym silnikiem, a tu po angielsku curyk, curyk, nie? Dobrze, że ta stewardesa się też lubiła zakurzyć, to poszli mnie do ustępu, dmuchali mnie tam do ustępu, do muszli, żeby pilot nie czuł. Woda spuszczali. Nie wiem, co my kurzyli, ale co, że się sztachnął, stewardesa była młodsza. No to już mi się tak fajnie zrobiło, że się tak fajnie wyluzował. No to kurczę, jak mi jest fajnie w tym samolocie. Żarcio pełny samolot, gorzoły pełny samolot. Stewardesa już była w wieku poborowym. Myśla tu je lepiej jak w Ameryce popieruna lądować. I naraz przyszedł stewardes. Znaczy stewardesa, ale sam jest. Jak się taki nazywał? Steward przyszedł, nie? I go do tak, Mr. Hanke, take your seat. Za godzinę lądujemy na O'Hare. Proszę wypisać w międzyczasie taką ankietę do immigration. Ja mu godom, dzień dziole, tyś mi to miał dać nad Irlandią. A nie teraz, jak mu w sobie 07 Smirnowa. No kto to widział? 70 podpunktów, wszystko po angielsku, a druk jakby się mrówka zesrała, kurczę. On go, no może panu ktoś to pomoże wypisać. No na szczęście koło mnie siedział taki licealista, go, do młody, weź no tam, pisz, ja ci będę dyktował, co tam chcą. On go, do first name, psiu, łośle po polsku go daj. Pierwsze imię, pisz, Christopher. Second name, kurczę, myślę, jak będzie Alojzy po angielsku. Pisz always. Ale ile ją miał name'ów? Ja nie wiedział. Ja na ziemi nie miał tyle name'ów, ile w tym pieruńskim samolocie. Jaki family name, last name. W końcu młody czyto i go do sex. Pokoż to zboczyńcu, coś tam wyczytał. Czytą, kurczę, stoi jak byk. Sex. Myślę, żeby się CIA o takie rzeczy pytało. Dobrze, pisz 3 razy w tygodniu. Co się tam młodo śmiejesz? Tam każdy cyganin. A on go do seks po angielsku znaczy płeć. Tyś, łośle jeden. Ktoś miał zaraz godaj, że płeć. Pisz. Superman. Ja roz się odwrócę, taką kobietka z przedniego fotela go do... Panie Hanka, ja tu mam takie pytanie. Czy będzie się pani prostytuowała na terenie Stanów Zjednoczonych? Panie, ja mam 84 lata. Się pytam, to co pani tam wpisze? Daj Boże! Ludzie, o co oni się tam pytają? Tam was przewałkują do trzeciego pokolenia wstecz. Z tym, że to już gładko poszło, dopóki mi nie trafili na rubryka narodowość. A od kiedy pan Jarosław Kaczyński powiedział, że Ślązoki to my są ta zakamuflowana opcja niemiecko, to my na znak protestu wszędzie wpisujemy narodowość śląsko. Go do młody pisz, Ślązok. A on go do, a jak jest Ślązok po angielsku? Łośle jeden! Nie wiem, jak jest Ślązok po angielsku, nie uczyli cię w szkole. Pisz Oberschlesien. Jak on wpisał Oberschlesien, to za pół godziny ja był jedynym przesłuchiwanym z tego samolotu. Kurczę, jak mnie wzięli do takiego bocznego pomieszczenia, taką żarówkę, że dostał na twarz i osobiście mnie szef tych immigration przesłuchiwał. Prawdziwy Amerykanin. Pierwszy, jakiego żeś widział. Z krwi i kości Amerykanin. Czarny pysk, turban na łebie, wszystko miał. Tak siedział, patrzył mi w oczy, trzymał ten mój paszport, ta ankieta go do Mr. Hanke. Z tego, co ja wiem, to nie ma takiego kraju jak Oberschlesien. Myślę, Holender, co ja ci wymyśla? I nagle, że doznał olśnienia, godą, Mr. Hindus. A Jugosławia, jak się rozpadała, to na jakie kraje? Bosnien, Kroatien, Serbien, Oberschlesien. A on, of course, of course, of course.
Kurczę. Jak on się klupał w ten turban, to ja się kapnął, że ja wmówił Hindusowi, że Ślązoki do Jugosławii należeli. Myślał, tyś łoń mnie teraz zamknął, ja patrzę, on bierę paszport, bije sztympel i po angielsku go do raus. Jak ja wyleciał, jaki uszczęśliwiony do tego holu go dom, jestem w Stanach, kurczę, kaj moja walizka. A moja walizka już 20 razy na tym karasolu jeździła, już 3 razy ponoć żygała po drodze. Ale już mi się Stany podobały. 20 minut bez opieki żaden nie podpieprzył. Myślę, no to biera waliza i leca na miasto. A tu halt po angielsku zaś go dają, nie? Mister Hanke, teraz będzie jeszcze kontrola celna. Niech pan uważa, bo celnik amerykański to jest urzędnik państwowy. Pan musi go dać prawda, cało prawda, bele prawda, gówno prawda, 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 prawda. Bo jak on wyczuje, że pan coś cygani, to on ma taki elektryczny wykrywacz kłamstw. Jak pana popieści 15 tysięcy voltów, to pan se jest w sztandzie przypomnieć nazwisko faceta, który do żłobka woził mleko. My panu radzimy, żeby pan jak coś nie rozumi, się coś spytają, to niech pan powie jest, jest, jest i wtedy pana puszczą. No to idę do pierwszego celnika, on mi patrzy w oczy, go do Guns, Narcotics, a jo jest, 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 kurde blade, co tam się działo? Światełek, hoby na dyskotece, to zaczęło błyskać wszystko. Policja z każdej dziury wychodziła. Na dwóch na kole nawet przyjechało. Ale słuchajcie, takiego słonia, że im musiał pokazywać. Potem je wzięli za taki forhang, tam je do środka wsadzili i te mi robili ta... Kontrola osobisto. Ludzie, kaj oni mi zaglądali. A Jota musiał takie pozycje robić. I jechał jak Nadia Comaneci na olimpiadzie w Moskwie. A ci mi zaglądali wszędzie, ale że nic nie znodli. To do FBI zadzwonili. Przyjechał taki agent George Miller, go do Mr. Hanke, mamy podejrzenie, że pan szmugluje narkotyki, więc musimy sprawdzić pana bagaż. Go do szukaj, może jedna waliza, szukaj. A on go do moment, prowadzimy psa, który wykrywa narkotyki. No, prowadzimy psa, to było za mocno powiedziane, bo taki wielki amstaw ciągnął dwóch Chińczyków. No, no ten pies włożył więcej jak te dwa żółte razem, nie? Szoł taki groźny, wiecie jak amstaw, tu mu tak wisiało, ślinił się pieron, choby ten, jak on się nazywał, Łyżwiński na sekretarka, tak. Tak szoł, moja strona, tak szoł, minął mnie, jak zaczął warczeć na moja walizka, to ja się kapnął dopiero wtedy, co ja tam przemycum. 2 kilo jałowcowej. Nie ma takiego psa na świecie, żeby u mnie zezar jałowcowy. Myślę, jerunie, jak mi to wpieprzy te bestyjo, to szlak trafi cały majątek, który rodzina dała na wymianę z Indianerami. Myślę, Holender, co ja tam mam w tej walizce? Rzeczy osobiste, niedopito, flaszka Coca-Coli i jałowcowo. Godą, wiem, przyznam się ino do tej Coca-Coli, to mi puszczą jałowcowo, nie? I ten FBI się pytał, Mr. Hanke, czy pan ma narkotyki w tej torbie? Ja godą, skąd? Kokaino. Dopiero się zaczęło dziać. Tam przyjechali policjanci z Miami, z jajami. Starski i Hacz, jakiś brudny Harry, taki ciarach pieruński przyjechał. Co oni mi tam robili? Ten pies zezar 2 kilo jałowcowy. Ty Franco, żebyś ty suki nie zaznął, ty cholero. Dwa Chińczyki wypili resztę mojej Coca-Coli, bo myśleli, że ją tam rozpuszczono kokaina. To brali se po szluku i patrzyli w ślepia, czy im się zwężają. Chińczyki by im się zwężyli, by gówno widzieli, za przeproszeniem. A przezywali mnie po angielsku, ludzie, co oni tam godali? You dirty Polish, why you came here to United States? Go out to your country, to you, you and you. Nawet ty you złamany mi powiedzieli, nie? Go home, rzekł, usłyszał. I pół godziny później tym samym Dreamlinerem, że wracał do Polski. Jak ja wylądował na Okęciu, ja dopiero wtedy zrozumiał, dlaczego papież, jak przylatywał do kraju, całował ziemię. Thank you very much! Pójdźcie za mną.
Proszę Państwa, oczywiście nasz kabaret to jest taki kabaret międzynarodowy. Występujemy za granicami naszego pięknego kraju. Godumy po angielsku, jak żeście słyszeli, ale mamy też epizod rosyjski. Bo 2 lata temu Krzysztof Respondek wygrał taki festiwal piosenki rosyjskiej w Zielonej Górze. Dostał tam taki złoty samowar. Respondki do dzisiaj w tym bimber pędzą. Dostał 50 tysięcy nagrody. A Putin, jak się dowiedział, że to Respondek wygrał, to już na drugi dzień zniósł embargo na polskie warzywa i owoce. Oto ten, który tego dokonał! Krzysztof Ludwikowicz Respondiek! No to teraz przenosimy się z Rudy Śląskiej do Zielonej Góry, przez 3 ręce do góry i... Pięknie! Stary sam. Золотой росой без меня на рассвете плачет, возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе, устаю от земли чужой, непонятной и незнакома. Возвращаюсь к себе домой, как всегда хорошо мне дома. А над утренним небе всплывает заря. Ты мой дом, ты мой берег, Россия моя. Где б я не был, я верю и в круже земном. Ты Россия, мой берег, Россия мой дом. А над утренним trzymać. A nad utrieniem niebie spływaje zaria. Ty maj dom, ty maj bierek, Rosja maja. Gdzie by ja nie był, ja wierił i w kruzie ze mną. Ty Rosja, mój bierek, Rosja maj dom. Pięknie, dziękuję. Dziękuję wam, Natasza, Sonia i ta trzecia, Tamara. Tamara. Tak, ja nie wiem, czemu wyście się śmiali, jak Hanke powiedział, że Putin zniósł embargo na polskie warzywa i owoce. Żeście nie dowierzali, nie? A to jest fakt. To było tak, że po tym koncercie przyszedł do mnie sam minister kultury Rosji. I go do mi tak. Panie Respondiejewiczu, tak powiedział. Panie Respondiejewiczu, za ten pana sukces napijemy się. I mnie się słabo zrobiło. Z ruskim się napić. A on go to spokojne, napijemy się piwa. Ja go mówię, ach, tam piwo może być. I wyciągnął 2 litry stolicznej. Ja go mówię, panie ministrze, ale pan gadał, napijemy się piwa. A on go doda, piwo zawtra. Ale my załatwili. Załatwili my. Ale patrzcie, jacy ludzie są zazdrośni. 2 dni później robię w moim sklepie zakupy. Takie drobne, tam w Tesco, tam chyba pasta do zębów, szczoteczka, pianka do golenia. No tam 30 zł to kosztowało, nie? Daję babce 100, ona zamiast wydać mi 70, wydaje 7 zł. Ja mówię, no chwila, ale pani się chyba pomyliła. A ona tak patrzy i go do ja, ale na biednego nie trafiło. Ten program jest pod hasłem koniec kryzysu, dlatego teraz pytanie do Państwa. Czy Wy tu w Rudzie czujecie kryzys? Dziękuję. Taką właśnie odpowiedź chciałem usłyszeć. Ludzie, jaki kryzys? Jaki kryzys w Polsce? Przecież kryzys może być tylko tam, gdzie kiedyś był dobrobyt. To kiedy? Kiedy w Polsce był dobrobyt, żeby teraz był kryzys? Znaczy kryzys jest tam, nie wiem, w polskiej reprezentacji, nie? Bramek niż Shiloh to bramki na autostradach stawiają, no.
Kryzys jeszcze co tam? Kryzys na przykład ma polski rząd, nie wymawiając. My tam nie politykujemy, ale mnie się na przykład nie podoba te 67. Ja bardzo Państwa przepraszam, że was wciągam w ta polityka, ale ja bym teraz chciał zrobić referendum. Kto jest za 67 do emerytury, ręka do góry? Pokażcie to i poślemy to do Warszawy. Nikt się, o jeden tam w ostatnim rzędzie, emerytura 5000. Ten pan się nie liczy, ale nie, a to się na tym 67 nie skończy. Potem będzie 70, 80, 90, a potem będą w Polsce 100 lat śpiewać temu, co dożyje emerytury. A jedna ze ZUS-u dostanie, to mu będą śpiewać i jeszcze jedna, i jeszcze raz. A wiecie, jak się godzą na Śląsku, nie? Czym się różni Tusk od Gierka? Bo Gierek się pytał, pomożecie? Pomożemy! A Tusk się pyta, dożyjecie? Nie ma szans. No nie ma szans. Jeszcze przy polskiej służbie zdrowia, nie wymawiając, gdzie ty, że jest kryzys. Ja był 2 tygodnie temu z dzieckiem u lekarza. Ludzie z NFZ-u, w poczekalni więcej ludzi jak dzisiaj na występie. Siedziała babka z takim niemowlakiem na kolanach i to dziecko płakało. Godzina, druga godzina, trzecia godzina, a lekarz nic. W końcu ja mówię, panie doktorze, weź pan przyjmij tę kobietę z tym dzieckiem, bo nie pasuje. To on wychodzi i tak z łaski do niej. A dlaczego to dziecko tak płacze? A ona go, to nie wiem, do pana z tym przyszłam. Ale pani widzi, że dziecko jest zdrowe, tylko jest głodne. A czym jest karmione? Butelką czy piersią? Ona mówi piersią. Proszę się rozebrać. I on zamiast te dziecko, on ta kobieta badał. I on tam patrzył za ta zastawka. On i pół godziny robił cycografia. Mało tego, drugie pół godziny cycologia. A w końcu go do, jest diagnoza, pani nie ma pokarmu, pani jest matką tego dziecka. Ona go do, nie, babcią, ale nie żałuję, że przyszłam. Jest kryzys w służbie zdrowia? Jest. Ale kurczę, co na tym premier wymyślił? Kto to dożyje? Ludzie, to trzeba być optymistą, to chyba Ino Hankę dożyje. No, on dożyje, bo Hanek to jest taki optymista, że normalnie facet jak idzie na cmentarz, to widzi same krzyże, a Hankę widzi same plusy. On dożyje. Ale nie my. My już 32 lata w kabarecie. Już nie pamiętam, którą kasetę nagrywamy, którą płytę, ale 32 lata na estradzie. Ludzie się pytają, panowie, jak wy jeszcze długo chcecie występować? No z tego, co nam premier proponuje, to jeszcze jest 50 lat. No zobaczycie nagranie DVD za 50 lat. Wy siedzicie jak dziś niezmienni, bo ludzie się tu nie zmieniają w Rudzie. Tak? Tu muzyczka gro, zapowiadają kabaret drag. Pani się pyta, jest ten kabaret drag? Jest, tak jest, już chłodnia zajechała. Przecież to do tego dojdzie, no. Przecież ja mam 44 lata. 40, wiecie jakie ją wyniki, jakie ją badania? Wie się to dobrze zrobić. Glicerydy, trójglicerydy 975. Cholesterol chyba z 500. Zresztą nie będę wam godał, ja wam to po prostu zaśpiewał. Jeżeli jest ktoś bardziej chory ode mnie na sali, po występie przychodzi i dostaje ta nagrana płyta. Dożyjecie? Pomożecie? Już od pierwszego roku życia niedobrze ze mną, nawet źle. Słabiutki jestem, chorowity. Defekty różne trapią mnie. I choć tak zdrowym pragnę być, to jak wyzdrowieć mogę, gdy znowu ból ułała, pewnie kul, szowar wam, gardle coś, niby ość, łupie biodrowa kość, kolka przewdokus się w boku mnie, tak żerwie w żebrach brak, paru sztuk, plączę się, jedna z nóg, na obie guz, w łokciu luz, RH plus i platfus, a do tych płaskich stóp, kręgosłup, prawie trup, jak się gnie, jeden pisk, wrzut mi pęku, wypadł dysk, kiszek skręt, w nerkach piach, czuję lęk, nocą w snach, dręczą mnie, myśli złe, co z WR i OB, i czy już iść pod nóż? O mój Boże, to już gorzej chyba być nie może, znudzić może w końcu to, że wszystko boli mnie. Niech się pani nie śmieje, to dopiero pierwsze badanie. A gdy poszedłem do piechoty, wojsko to zdrowie, każdy wie. To przed komisją wnet galopem, od stóp do głów zbadano mnie. Pan major pyta, co ci jest? Melduję więc posłusznie, że z
znowu ból, ułała, pewnie kul, szowarwa, ale to mały prysz, jeszcze mi skrzypi krzyż, w głowie mam jeden jęk, szczękościsk i obrzęk, strasznie mnie boli ząb, chwieje się, jedna z plomb, szczęka wrak, szóstki brak, siekacz w bok, a kieł tak, pełen szczęk, zębo dół, jeden nerw, co się truł, zaczep mam wyżej niż mostek i krzywy zgryz, lewe oko na skos, rozzawardzona wprost, uszy nie, vis-a-vis, dziurek sześć, zmysły trzy, przepad, smak, węchu brak, o mój Boże, to już gorzej chyba być nie może, znudzić może w końcu to, że wszystko boli mnie. A jeszcze jedno badanie. Gdy zakochałem się w dziewczynie i wkrótce ślub z nią miałem brać, chciałem uczucia zmienić w czyny, w ramiona ją porwałem, ach! Spytała nagle, co ci jest? A ja odpowiedziałem, że znowu ból, ułała, pewnie kul, szowar wam, w gardle coś, niby oś, łupie biodrowa kość, kolka prze, w dołku się, w boku mnie, tak żerwie, żebrak brak, paru sztuk, plącze się, jedna z nóg, na obie guz, w łokciu luz, RH plus i platfus, a do tych płaskich stóp, kręgosłup, prawie trup, jak się gnie, jeden pisk, wrzut mi pęgu, wypadł dysk, kiszę skręt, w nerkach piach, czuję lęk, nocą w snach, dręczą mnie, myśli złe, co z WR i OB, i czy już iść pod nóż, ale to mały prysz, jeszcze mi skrzypi krzyż, w głowie mam jeden jęk, szczękości i obrzęk, strasznie mnie boli ząb, chwieje się, jedna z plomb, szczęka brak, szóstki brak, siekacz w bok, a kieł tak, pełen szczęk, zębo dół, jeden nerw, co się truł, zaczep mam wyżej niż mostek i krzywy zgryz, lewe oko na skos, nos za bardzo na wprost, uszy nie, vis-a-vis, dziurek sześć, zmysły trzy, przepad smak, węchu brak, a do tego jeszcze pod zimny i dreszcze, no i stąd ręce drżą, kociokwik, oczopląs, w koło mrok, wysiadł wzrok, defretyt, ślinotok, zator żółciowych dróg, zdarza się i obstrukcja i kurcz, brzuch dur, to na mur, brzuszny dur, dręczy mnie też bez miar, pewien mały rozmiar, bardzo chcę, staram się, już prawie, a tu dup, serce łup, no po prostu brak słów, czemu nie, jestem zdrów, jeszcze bym mówić mógł, ale nie, powiem, bo dalszy ciąg, to już są sprawy intymne zbyt, a o nich byłby wstyd mówić wprost i na głos. O mój Boże, to już gorzej chyba być nie może, znudzić może w końcu to, że wszystko boli mnie. Koniec. Widzę, że nie ma bardziej chorego ode mnie. A w tym roku zaraz zmiana tematu, dość tego narzekania. Koniec kryzysu. A propos, w tym roku jest 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne referendum. Komu się powodzi lepiej niż kiedyś? Ręka do góry. Kto jest za Unią? Lepiej tego nie pokazujcie. Ludzie, jak nie ma lepiej? Przecież dzięki Unii i ona moim osiedlu mam kanalizacja. My dzięki Unii wyszli z szamba. Piękne boiska, piękne drogi, nie wymawiając lepsze jak w Niemcach. Tylko a propos tych dróg, czemu one są takie drogie? No, widzę, pan już jeździ po autobanach, nie? Że pana już się zastanawiał, czemu te drogi są takie drogie? Wie pan dlaczego? To nie ten beton, nie tamten asfalt. Się okazuje, że te normy unijne, te ekolodzy wymyślili, że te ekrany, te dźwiękochłonne, co to są przy tych drogach, nie? Te wysokie na 6 metrów, co to normalnie w Europie, na świecie, one są tam, gdzie ludzie mieszkają, gdzie domy są, to u nas to ciągną nawet przez lasy. Tak lasy wyciszyli, że w październiku w sen zimowy poszły spać jelenie. Teraz będzie na wiosnę akcja, będą ekologii sarny in vitro zapładniać. A jedźcie się dalej, popatrzcie się na autostradę. Jak te mosty pobudowali, takie mosty, takie, ale nie dla ludzi tam, takie te, co są takie wielkie, szerokie, granitowe, a na wierchu trowa. To są mosty dla żab. Tak, bo Unia stwierdziła, że żaby mają w Polsce sklepy, żabki, i że my im jeszcze musimy teraz mosty wybudować. I się jada to ma cztery, co chwila, most dla żab, most dla żab, most dla żab. Ja nie godzę, niech żaby mają mosty. Ale czemu koszt do żaba ma mieć swój? A to zobaczycie, jak się te ślimoki kapną, że żaby już mają mosty. Zobaczycie. Jeszcze będziemy ślimokom kładki budować. A potem glizdy wyjdą z ziemi. A my, jak na drugą stronę autostradki, to jeszcze będziemy glizdometro kopać. I potem kilometr takiej autostrady w Polsce jest droższy jak w Kuwejcie pod oceanem. Jak w Macedonii przez skały, te tunele. A potem muszą wszędzie fotoradary stawiać, żeby to utrzymać. Przecież w tym kraju już jest tyle fotoradarów,
że fotoradarowi robi zdjęcie. No, a co? Z mojego miasta, proszę panią, pielgrzymka do Częstochowy kiedyś szła jeden dzień, teraz przez te fotoradary idą 3 dni. A niech pani się zobaczy, te ptoki biedne, co lecą ze Syberii na zachód, na zima. To one lecą, a nad Polską przez te fotoradary lądują i idą piechty. Ekolodzy. Ekolodzy, jak o to słyszę, to są ci, co wiedzą, jakie będzie stężenie dwutlenku węgla za 50 lat na Antarktydzie, a oni nie wiedzą, jaka będzie pogoda pojutrze. No był taki słynny, kuriozalny przykład, mecz na Narodowym w Warszawie Polska-Anglia. Pamiętacie, co się ten kabriolet za 2 miliardy nie zamknął, bo pogody nie przewidzieli. Zalało ten stadion, kałuża wody, godą do żony. Zobacz się, stadion żabą wybudowali. A w ogóle pierwsze pytanie. Po co było przenosić Narodowy ze Śląska do Warszawy? Jak Narodowy był na Śląskim w Chorzowie, proszę panią. Wprawdzie kibice byli zalani, ale stadion zawsze suchy. Teraz Narodowy w Warszawie, kibice trzeźwi, stadion zalany. I się śmiałem w internecie, żeby tam ryż posadzić, to Chińczyki kupią. No tak, bo teraz macie wszystko chińskie. Teraz co drugo zabawka na świecie robiono w Chinach. Co drugo wiertarka na świecie robiono w Chinach. Co drugie dziecko na świecie też. Tylko czemu chińska wiertarka się psuje po pół roku, a chińskie truskawki po 2 latach? Czemu tu się te ekologii nie biorą? Co my jemy, nie? A co my już jemy? Ludzie, co to idzie, to my jeszcze jak my, a w Niemcach już jest 60 rodzajów wędlin, wszystkie smakują tak samo. Jabłko kupicie, one smakuje jak gruszka. I to w Polsce za chwilę będzie to samo. To są te normy. Pójdziecie do masaża, powiecie normalnie kilo krupniakowa, ona się was zapyta, z jaką grupą krwi. To są te normy. Co my nie jemy? Przecież my byli z kabaretem w Ameryce. Boże, a propos, to ten Ameryce to już jest taki kryzys, bo to program o kryzysie, że tam jak facet idzie do bankomatu i wkłada karta, wbije ten PIN, to bankomat wyświetla pożycz 5 dych do poniedziałku. Ale to tam jeszcze idzie przeżyć, ale co oni jedzą? Ja Cezaro pierwszego dnia kupił w McDonaldzie hamburgera. Drugiego mi dali za darmo gratis. To ten darmowy mi tam wleciał między siedzenie, przecież 2 nie zjem, bo te hamburgery takie. To mi tam wleciał między siedzenie, jego po 2 miesiącach z not. On jeszcze był dobry. Mało tego, on jeszcze był ciepły. Co oni tam jedzą? I to wszystko przyjdzie do nas. To jest te GMO. Kwadratowe arbuzy, bo się lepiej do lodówki mieszczą. Tak, lilowe pomidory, bo w nocy świecą, nie musicie światła oświecać. To przyjdzie, spokojnie. Kurde, co to jest? To jest tak, na Śląsku się kupiły te kobiety, te nasiona modyfikowane genetycznie. Posadziły to na grządki, to w lipcu wyrosło ta jedna woło, ta druga. Hej dla pudzino, co mnie wyrosło, co? Takie pomidory! A ta druga go do Mariko, a mnie taki ogórek. A trzecio tak o przygłucho się z okna wychylo. Baby, kaj ten hop, Mieszko! To do takich absurdów dojdzie. Dlatego teraz protestujemy przeciwko GMO. Protest pokojowy wygląda tak. Wyślemy to do Brukseli. Oni chcą nas wszystkich karmić plastikową kukurydzą, ziemniakami jak z papieru, ogórkami, które gryzą. Oni mają nas za głupców i codziennie sobie myślą, że zarobią na nas krocie, że nam każdy bubel wcisną. O, powiedz nie temu G, temu GMO. Nie daj sobie zrobić z mózgu H2O. Słońca blask grzeje nas, świat tak wielki jest. Dla każdego kromka ziemi znajdzie
naszego kruga ziemi znajdzie się. Odpocznijcie. Oni chcą nas trzymać w garści i wycisnąć jak najwięcej. Nie chcą wiedzieć, że nas trują i że różne znaczy piękne. Dziś wciskają nam nasiona, mówią, że to jest najlepsze. Jutro będą wam sprzedawać, zobaczycie, wstęp do lasu i powietrze. Protest, o, powiedz nie temu G, temu GMO. Nie daj sobie zrobić z mózgu H2O. Słońca blask grzeje nas, świat tak wielki jest. Dla każdego kromka ziemi znajdzie się. Dla każdego kromka ziemi znajdzie się. Dziękuję bardzo. Krzysztof Respondek. Proszę Państwa, Krzysiu Respondek jest najmłodszy w kabarecie Rak i to jest najlepszy transfer, jakiego myśmy dokonali w historii kabaretu Rak. My go z Krzysiem Hankę chcieli na siłę kupić z Teatru Rozrywki, żadne pieniądze dyrektor nie chciał przyjąć. W końcu się zgodził, wziął nasze żony do baletu za Krzysia. Krzysiu ma dobrze, gorzej w teatrze, bo nikt tam nie chce chodzić teraz. Proszę Państwa, kabaret jest od tego, żeby rozśmieszać, żeby bawić, ale kabaret też jest od tego, żeby uczyć czasami. Dlatego trochę Państwu zepsuję wieczór, bo chcę poruszyć bardzo poważny problem. Bo ostatnio szaleje taka filozofia, nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, ale musicie, bo jak macie telewizory, radia i gazety, nie da się na to nie trafić. Coraz więcej się mówi o takiej filozofii gender. Gender, gender, różnie to wymawiają. Gelender, niektórzy go dają. Różnie. Gender, gender, gelender. Coś takiego. Wśród tych nazw będziemy tutaj oscylować. Więc proszę Państwa, wszyscy o tym gadają od rana do wieczora. Wszyscy o tym piszą i żaden nie wie, o co chodzi. Im więcej gadają, tym nie wiedzą. I że się zainteresował, godą czasami występuję przed ludźmi, trzeba coś będzie powiedzieć, albo się ktoś nas zapytał, to trzeba coś na ten temat wiedzieć. I że się zainteresował, co to jest gender, gelender, gender. Więc kiedyś, jak nie było filozofii, to było normalnie na świecie tak, że był rodzaj żeński ta, czyli kobieta, rodzaj męski ten, czyli mężczyzna i rodzaj nijaki to dziecko, ono. No. I tak było kiedyś, bez filozofii. A teraz przyjdzie filozofia i będzie tak, że nie będzie kobieta, mężczyzna, czyli nie będzie ta, nie będzie ten, tylko będzie to, ono. Obojętnie, co będzie miało gdzieś tam między nogami, nie można będzie od razu określać płci. Czyli urodzi się dziecko w normalnej rodzinie, powiedzmy, jeszcze nie skażone żadną filozofią, to nie wolno będzie określić i nadać imienia. Jak na przykład rodzice będą prawdopodobnie będą widzieć, że to jest dziewczynka czy chłopczyk, ale filozofia nie pozwoli na to, żeby nazwać to dziecko, jeżeli będzie dziewczynka, imieniem żeńskim, a jak będzie chłopiec, imieniem męskim. Nie wolno będzie. Jeśli to zrobi rodzice, dziecko im to będzie rodzina patologiczna. Dziecko zostanie im odebrane, zostanie włożone do klatki, będzie tak długo w klatce, aż samo się nie określi, kim chce być. Dopiero wtedy zostanie wypuszczone na wolność. I będzie mogło żyć już normalnie wolność będzie miał. Tak, skąd się to wzięło, proszę Państwa? Otóż to prawdopodobnie geneza jest wśród ruchu kobiecego. Generalnie kto wymyślił kobiety, ale filozofki. Normalne kobiety się tym nie zajmują. Ale są filozofki, bo o co chodzi? Ogólnie uznały, i tutaj mają rację, że kobiety są źle traktowane. I to jest racja. Kobiety są źle traktowane. To znaczy, kobiety generalnie mają gorzej niż mężczyźni. Ale to jest, no to jest takie złe zachowanie. Tego nie powinno być. Ale się okazuje, że te filozofki, one to wszystko traktują jednakowo i one chcą, żeby kobieta dostała jeszcze szansę, żeby być hopem. Jak ona będzie kobietą i mama ją określi jako kobieta już, co będzie jakby jasne,
to ona niestety będzie musiała być kobietą i ona z góry zostaje narażona na złe traktowanie. A ona będzie mogła teraz postanowić, że chce być hopem i to ona będzie mężczyzną, a nie ten hop, co ona się go weźmie. I po śniadaniu, jak się będzie dzień zaczynał, ona mu zaro na buco od rana i on będzie łaził jak w zegarku. Se go ustawi. Tylko, że bo to jest tak na przykład, że proszę Państwa, jest blok i w bloku mieszka na przykład filozofka, singielka. Są takie kobiety. Singielki, one generalnie nie lubią mężczyzn czasami. Niektóre, nie wszystkie. Niektóre są być same, więc mają prawo. Ale ona widzi naprzeciw, mieszka taka rodzina i tam jest kobieta i ona urodziła 5 dzieci. Te dzieci są wszystkie wykształcone. Ona jeszcze myje okna przed świętami, ta kobieta. Ona gotuje obiady, ponoć, bo ona tam nie chodzi oglądać, ale tak przypuszczo. Ona kocha swojego męża i ten mąż prawdopodobnie na zewnątrz ją kocha, ale w domu musi ją źle traktować, skoro ona ma 5 dzieci i musi mieć okna. Taka jest założenie mniej więcej. Dlatego ta kobieta filozofka, ona nie chce, żeby tamta tak żyła. Bo ona tak nie chce żyć i ona chce, żeby tamta też po prostu się pozbyła swojej kobiecości i po prostu, żeby, jak będzie małe dziecko na przykład, żeby ona je wcisła mężowi do karmienia. Niech próbuje. A nie, że wszystko kobieta. No. I to jest o tyle dobre, że faktycznie może to jest jakaś szansa dla kobiet, żeby nie być źle traktowane, ale to się może odwrócić przeciwko. To jest tak jak broń chemiczna w czasie I wojny światowej. Nie ci uzawili, co mieli. Bo teraz jest dziędzier, na przykład Gelinder. Załóżmy, że panuje już dziędzier, ogólnie Gelinder. I teraz jest rodzina, gdzie kobieta jest szanowana. I przywiezie furman, wozak, wągiel. Swali wągiel z fury, pod familokiem. I teraz mąż, jak będzie ta żona, jak ją nie będzie szanował, to weźmie łopatę i pójdzie zrzucać. Bo on będzie traktował jak kobieta. Ale jak będzie chciał ją szanować, to on powie, kochanie, idź zrzucać węgiel, ja będę gotował zupę. Bo to jest szacunek. No. I to jest właśnie gender gelinder. Proszę Państwa, skąd się to wziął? To się teraz o tym dużo godo i teraz się pisze nagle, nie ten. Gender gelinder to nie jest, że to dzisiaj powstało. Czy tydzień temu, czy tam półtora miesiąca. To już było. To my wszyscy tkwimy w gender gelinder już. Jak Państwo dzisiaj przyszliście na występ i kupiliście bilety po 50 zł, to wiecie, są gendery gelendery. Chociaż dokonaliście wyboru. Ale co to jest? Zamożność, proszę Państwa. Do gender gelender doprowadziła zamożność. Ludzie, jak byli, żyli bez filozofii, to oni po prostu nie kombinowali za dużo. Życie bez filozofii to było takie, że idziemy spać. Teraz stowumy. Idziemy do lasu, poszli do lasu. Jemy, jedli. I to było bez filozofii. A jak przyjdzie gender gelender, to będą już kombinować. A może pójdę do lasu, a może nie pójdę do lasu. Skąd się to bierze? Z zamożności. Ludzie im bardziej bogaci, tym więcej kombinują. Rozumiecie? Nie wiedzą, czego chcą. To jest ogólny brak zdecydowania. Dylematy. Codzienne dylematy. Jak było, jak nie było filozofii, gender gelender nie było. To było, no przed było mleko. Krowa była. I było mleko. No to ludzie siadali rano, rodzina do śniadania, pili mleko. I nie myśleli, co będą pić na śniadanie. Wiedzieli mleko. To nawet tego nie nazywali, bo to było to coś, co trzeba popić. Ale nagle w Brazylii jeden Brazylijczyk nie chodził na fusligę, miał twarde pięty, niewydarte, nadepnął na ziorku kawy, rozgniótł. Żona posprzątała, wciepła to do gorska, zleciał dysz, przyszło słońce, to się zaparzyło, tym to chciał wylać, a takie ciemne, jeszcze takie coś nie widział, chlipnął, pyszne. Kawa powstała. I zaczął się dżender, mały gelinder. Bo już na śniadanie nie wiedzieli, czy pić mleko, czy kawa. A co będziemy pić, mamo? No nie wiem, co chcecie? No ja bym kawę, a ja mleko, a ja kawa, a ja mleko, to samo dać! No to kawa z mlekiem. Gender gelender, łoros powstało. I już się zaczął kłopot. Był chleb z masłem albo z tłustym. I na szczęście kobiety nie były filozofkami i nie myślały, żeby mieszać masło z tłustym. I to nie było problemu. Wśród napojów już był dżenderek, gelenderek, ale wśród normalnego pokarmu jeszcze tego nie było. Po prostu był chleb z masłem albo z tym. I pomidor, ziorko spadło skądś, pomidor urosł. To jedli z pomidorem i z masłem. Ale nagle ludzie się bogacili i wurszt nastał. Wurszt, kiełbasa. I sklep otwarli. A 7 dnia wurszt nastał. I rodzina była już na tyle zamożna, że było ich stać na wurszt.
12-osobowa rodzina, matka szła do sklepu 18 km piechty, kupiła 10 dekowusztu. Żeby rodzina się fajnie pojadła, matka przyszła i pokroiła na chleb cieniutko 2-centymetrowe odstępy plasterek od plasterka i zrobiła kanapki, 12-osobowa rodzina pojadła, poszli spać. I nie było filozofii jeszcze wieczorem, bo wóżdż był świeży, to oni wszyscy chcieli ten wóżdż. A rano też nie było, bo się budzili, był pomidor. Jedli pomidor. Ale nagle rodzina się znowu zbogaciła. I matka szła do sklepu, żeby dwa razy nie łazić, kupiła 20 dekowusztu. Już takie lekkie lenistwo, bo już bogato, 20 dekowusztu. I zjedli 10 deko na kolację i rano gender gelender, bo co jeść, pomidor czy wóżdż, bo jeszcze 10 deko zostało. I już kombinowali. Co jeść? Już nie wiedzieli. Pół godziny myśleli, zanim się wzięli do jedzenia. I do dzisiaj do czego doszli? Że młody chłopak bierze kromka chleba, smaruje masłem, otwiera lodówka i co jeść? Boże, a tam wszystko, co mama nakupiła. A to kawałek szynki na to, a to kawałek pomidora, a to kawałek jeszcze sera krojonego, a to może jeszcze tam jakiś listek sałaty, a może dwie fasole do tego. A może co tam jest? O, co to jest? O, ketchup, ketchup, majonez, musztarda, drugą kromka i o, gender gelinder. Taką gębę trzeba mieć wielko, nienaturalna kanapka do ust. Pan Bóg stworzył taką gębę, a ci robią takie kanapki. Gender gelinder, łoros. Wszystko łoros. To jest śląska filozofia, łoros. Wszystko łoros. Tak nie miało być, proszę Państwa. Zamożność doprowadziła do tego, że ludzie kiedyś chodzili normalnie na urodziny. Chodziła przyszła kobieta do swojej koleżanki czy do rodziny na urodziny. Był sernik. I jedli sernik. I 10 lat był sernik i było wszystko super. Nie było gender gelinder dylematów. Siadali jedli sernik. Ale nagle ta trochę się on zbogaciła. Chciała zaimponować wszystkim swoim znajomym, koleżankom, całej rodzinie. Wymyśliła makowiec, upiekła. To te przyszły, a co, sernika nie ma? Nie, jest makowiec. Szkoda, bo dobry miałeś sernik. No to ta na drugi raz zrobiła i sernik, i makowiec. No to ta zaś jedna normalnie od gendera przyszła, a to co to teraz możesz? I sernik i makowiec? No, to co mam jeść? No co chcesz? Ale to chyba nie będę jadł dwóch kawałków. Możesz zjeść dwa, bo ty chcesz, żeby ją przytyła, to mi możesz zjeść dwa. No to nie, to się weź po pół. Ale to jak mu? Dwa naros? Dwa łoros, to mi tutaj te okruszki leciały, to ona na drugi rok zaś upiekła seromak, żeby było łoros. Wszystko w jednym. Żeby ta zadowolić. A ta w ogóle taką niezdecydowana, ona nawet z domu na tę urodzinę wyjść nie umiała. Bo ona nie wiedziała, jak się ubrać z kolei teraz. Czy spódniczka ubrać, czy spodnie? Spódniczka, czy spodnie? Jak ciepło jest, czy zimno? A koleżanki ciekawe, czy przyjdą w spódniczkach, czy w spodniach? To oblekła spódnicę, spodnie. Łoros. Gender, gelinder, łoros. Do sklepu idzie. Jabłka są? Tak. Kilo jabłek, proszę. A gruszki? To nie wiem, co kupić. Jabłka czy gruszki? Co kupić? A tam 6 metrów kolejka. To sprzedawaczka, gruszkowe jabłka, bardzo dobre. Dom pani 2 kilo. W jednym. A coś jeszcze pani kupi? No, ja by tak jeszcze chciała 20 deko moreli, 20 deko brzoskwiń i 20 deko śliwek. A, to weźcie się nektaryny, macie łoros. Gender gelinder, wszystko w jednym. Wszystko, proszę Państwa, z zamożności. Nadmierne bogactwo, to jest właśnie gender gelinder. To są te dylematy. Żur był, żurek był. Żur nie był do jedzenia, żur był do picia. To normalnie z szolki pili. Żurek. No ale kartofle na stałe. No to on je odgodł, a to tam leżą kartofle. Ty, a daj no, może bych tak z kartoflami ten żur zjadł. To ona mu posztamfowała te kartofle, nakładała na talerz, do tego żuru dolała, on tak trochę brał tego, trochę tego i tak przybierał i jod, i jod, i odgodł. Wiesz co, za dużo roboty, a żur byś mi łoros to wszystko, tak. I ona mu te kartofle posztamfowane w ciepła do tego żuru, to się rozlazło, zrobił się gęsty żur. On go, no to może pokrojone zrobimy, żeby to się nie rozlazło. To mu zrobiła pokrojone kartofle. I o się jod, ten żur z pokrojonymi kartoflami, a ta lodówka otwarła, a on patrzy w wóżdż. Nie, ty, ale ja jednak chciał wóżdż, wiesz? Ja nie chciał jednak żurku z kartoflami dzisiaj, chciałem wóżdż. No go, do mosz, idź. To mu w ciepła, go opryskała i już miał żur z kartoflami i z łunem, z wóżdżem, łoros. A ona się robiła kanapkę, wyciągła sobie jajko i se kroi jajko. On go, do toś mi nie powiedziała, że może jajko. I oby tak chciał to jajko, to weź się to jajko, ja nie muszę jeść, to mu wciepła to jajko do tego żuru, miał żur z kartoflami, z wursztym i z jajkiem. I od ten żur z talerza, i od talerza ta wlazła ze sklepu, zapachniało chlebem. Co ty masz? No świeży chleb. I to daj mi sznita. No jak żur jesz, to sobie będę tak przygryzł. To tu od żur, a tu jeszcze chleb do tego jod. W końcu go, no to nic, on mu obie ręce zajęte, to pomyślał. Ty wiesz, co zrobimy? Wyrzucimy talerze, zrobimy żur w chlebie. No, ona jak? Normalnie. Łoros.
Normalnie piekli chleby, wyciągali te środki, wyrzucali na śmietnik Pana Boga z tego chleba i loli żur do środka. A państwo się śmiejecie, klaszczecie, a sami jedziecie do Ustrunia, do Wisły, to jak zamawiacie żur? W chlebie. Przepraszam państwa, ale śmiesznie wyglądacie przy tych stolikach. Śmiesznie wyglądacie. Jak to? Jak to? Jedliście kiedyś? Tak. Tak, żeście kiedyś jedli żur z chleba i pokrywka, żeście zjadali do tego. Były normalne garce, nie było filozofii. Ktoś zjadł kiedyś pokrywka do żuru. To jest chore. Kiedyś ktoś miał chore włosy, to się nie zastanawiał, jakoś ciapryta zrobił, pochodził tydzień, do jeziora wskoczył, opukał, bo już miał lepsze. Teraz nie, łoros musi być. Wash and go, szampon, odżywka w jednym. Już dzisiaj muszę mieć fajne włosy. Nie za tydzień. Kremy, były kremy normalnie. Nivea była, to rano się budził, poszmarował, poszedł. Dzisiaj nie. Dzisiaj można rano, jak się obudzisz, jak idziesz spać, przed śniadaniem, po śniadaniu, po obiedzie, między obiadem a podwieczorkiem, między podwieczorkiem a kolacją krem. Na noc, na dzień, kurczę, ta rano wstała, zaspano, zmęczono, pomyliła kremy, wzięła się nocny, zamiast dzienny, do roboty przyszła, go do pani śpi! Pani jest senna, ona go do niej kremy pomyliła. Gender gelinder. Wszystko waros. Kiedyś nie było filozofii. Ludzie przychodzili do drugich w odwiedziny, nawet nie dzwonili, mają 6 telefonów, maile, wszystko. I się umawiają, 30 lat nie mają się umówić. A kiedyś nie było telefonów, normalnie do tramwaju siadł, do Bytomia zajechał, do ciotki przyszedł, w odwiedził, ciotka była w domu. Bez umawiania. Umieli się trafić, dzisiaj się nie mogą trafić. Przychodził ktoś do kogoś, to nie było w ogóle kombinowania żadnego. Przychodził, ten otwierał bify, sięgał i nawet nikt nie patrzył, co on wyciągnie. Albo wyciągnął swojskie wina, albo wyciągnął jakoś nalewka. I to nie było istotne. Istotne były pytania. I co u ciebie? Fajnie, żeś przyjechał. Widzisz, czym żeś przyjechał? Tramwajem. No widzisz, fajnie. Fajnie jeżdżą. Fajnie jeżdżą. Ile się spóźnił? 1,5 godziny. To nie najgorzej. Super. A jak się czujesz? Dobrze, dobrze. A matka żyje. Dobrze się czuje. A trzymie się fajnie. A dzieci się uczą, uczą. I mieli pół flaszki wypite i już wszystko o sobie wiedzieli. A dzisiaj przychodzi się ktoś spytał, jak się czujesz? Nie. A czego się napijesz? A no nie wiem, no a co możesz? Kawę czy herbatę chcesz? Nie, to zrób kawa. Ale jako chcesz? Rozpuszczalno, sypano, czy chcesz z ekspresu? Z mlekiem mi zrób. Nie pytaj się. Kawa z mlekiem. No dobrze. A wódeczki czy whisky? Gorzołki mi nalej. No dobrze, ale chcesz czystą wódkę, słodką czy białą? Biało! Nalej mi, zrób mi kawa z mlekiem i białe gorzołki mi nalej. I godaj coś. Czekaj, bo idę do garażu. Czym będziesz zapijał? Sokiem czy Coca-Colą chcesz? A ty go do łoros, wlej mi to do szolki, drinka mi zrób. A może wino chcesz? Białe, czerwone albo rozę, pół na pół. No takie coś nie było. To jest gender gelender, proszę państwa. Ludzie w Sejmie Polskim nie wiedzą, czy chcemy być posłankami czy posłami. Nie mogą się zdecydować. Nie wiedzą, jako polityka chcą prowadzić. Polityka miłości czy polityka nienawiści. Nie wiedzą. Zwykli ludzie, tacy jak my się zastanawiamy pół roku, czy jechać na wczasy, czy dać sobie wypłacić. Nie wiemy. Kombinujemy jak koń pod górę. Czy jechać nad morze, czy pod grusza. A dziecko gdzie wyśle? Może na kolonię, może na obóz, a może na nieobozowe lato, może na półkolonię. Nie wiedzą. A jak na wczasy jadą, nawet nie wiedzą, jakie piwo będą pić. Nie wiedzą, zastanawiają się nad tym. Jasne czy ciemne? Nie wiem. Się kupiła jasne, on ciemne rano się budzi, wiesz? Wczoraj żałuję, bo patrzyłam, jak kupiłeś to ciemne, wiesz? Ja się mogła wziąć ciemne, wiesz? Mogła się wziąć ciemne jednak, no. To jasne nie było złe, dobre było, ale te ciemne, to ci kupia dzisiaj jasne i ciemne ci zrobi rżnięte. Łoros będziesz miała. Gender gelender będziesz miała. Siedzą w restauracjach, siedzą, zamiast jeść. To się zaczyna głupie gadanie, wiesz, ale pyszny ten łosoś, wiesz. W ogóle go nie czuć rybą. No to się mogła wziąć pierogi. Po co o tym gadać? Hop się dom wybudował, kolegów zaprosił na parapetowa. Zamiast wleźć, się cieszyć, że się hop wybudował. Ty, ale powiem ci, super masz ten parkiet, wiesz, jak linoleum. Fajnie. Bardzo fajne, a tylko to są kafelki, wiesz, akurat, no. No tragedia, po prostu tragedia. Do sklepu idźcie, do mięsnego, so zobaczcie. Widzieliście coś takiego? Że normalnie na kiełbasie jest normalnie wbity, normalnie taki drucik i kartka, kiełbasa wiejska ze wsi. No, bo może być wiejska z miasta. Tylko ona już nie będzie tak dobra, jak ta wiejska ze wsi. Bo to tak jest z ludźmi, jak się źle zachowuje, to go dają łowsio, chociaż jest z miasta. Może tak być.
Ale już szczytem jest po prostu, żeby parówki śląskie, najlepsze parówki śląskie były produkowane w Sosnowcu. Spróbujcie. No przecież można je było nazwać Zaugębiowskie. Co w tym takiego złego? Nie no, śląskie Sosnowca, no. To pan są takie cuda, że nasz malarz Rudzki Piotr Pilawa maluje piękne pejzaże. Państwo znacie Piotra, jak pięknie maluje. To został zaproszony do miasta Sosnowca. Pan prezydent go zaprosił i powiedział: panie Piotrze, jestem zachwycony pana malarstwem. Pięknie pan maluje te śląskie pejzaże. Ja mam do pana prośbę, czy pan mógłby malować takie śląskie pejzaże u nas w Sosnowcu? A Piotr mówi: no nie bardzo, bo nie byłbym wiarygodny. Także czasami niektórzy się umią zachować. Nie są opanowani żadnymi filozofiami, żadnym gender, gelender, ani uros. Proszę państwa, to jest po prostu straszne, co się dzieje. Co nas opanowuje? No, chcecie tak mieć, że pójdziecie, urodzi wam się wnuczka. Pójdziecie o 7 rano, oddacie ją do przedszkola. A o 3 patrzycie, wychodzi synek. Ma rękawice bokserskie obleczone. No tak ma być? To jest chore. Nie może tak być. Dlatego musimy się trochę bronić przed tym, żebyśmy nie ogłupili, żeby nas filozofia normalnie nie ogłupiała, jak jesteśmy normalnymi ludźmi. Jak jest kobieta, to przecież nie ma nic lepszego jak kobiecość. No nic lepszego na świecie nie ma, no. Co my hopy? Zejdźcie sobie do mieszkańka, mieszkają same kawalery albo stare wdowce, no. Zima. A tam, gdzie jest kobieta, tam czuć, że jest dom. I nie wolno kobiet pozbawiać kobiecości. No po prostu to jest takie trochę... Zrozumiałe, że Unia Europejska daje pieniądze, przedszkole nie ma za dużo pieniędzy, to to biorą i muszą niestety realizować taki program. No. I ja się tak leżą w łóżku i że się myślą, co z tego może wyniknąć. I teraz on tak zakręca normalnie, że was już przepraszam, ale musicie się skupić. I patrzcie, i się tak leża i się myśla tak, że będzie dżendżer gelender, woros. I teraz... Będą dzieci w przedszkolu, jeszcze nieokreślone. I teraz jak będzie mała dziewczynka i ona będzie chciała być chłopczykiem, to ona będzie myślała jak chłopczyk. Czyli ona będzie szukała dziewczynki jako partnerki. I ona zostanie lesbijką. No ja. Ale będzie mały chłopczyk znowu. I mały chłopczyk będzie chciał być dziewczynką. Ale na dodatek będzie tak dotknięty filozofią gender gelender, że będzie chciał być dziewczynką, na dodatek lesbijką. To on będzie szukał partnerki, dziewczynki. I tutaj powstanie przez to para heteroseksualna, dzięki Bogu. Z tego mogą być dzieci i świat może być wtedy uratowany. Dlatego jak są przedszkolanki na sali, proszę państwa, i będziecie panie w przedszkolu miały gender gelender, to musicie działać jak powstańcy. Żeby dzieci widzieć, że mała dziewczynka chce być chłopczykiem. Malować i paznokcie, ubierać sukienki, dawać i lalki. Broń Boże, nie. Ale jak mały chłopczyk będzie chciał być dziewczynką i jeszcze lesbijką, pomagać. Także proszę państwa, żeby to jeszcze tak dokładnie spuentować, bo to nie była całkowita puenta. Teraz was zastrzela pomysłem. Co trzeba zrobić, żeby to gender gelender nas całkowicie nie zwariowało. Żeby mężczyźni szanowali kobiety. Żeby kobiety szanowały mężczyzn. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba te dzieci po prostu dobrze wychowywać. I to jest największe lekarstwo na gender gelender woros. Dziękuję państwu bardzo. Dlatego, drodzy państwo, że to wszystko nas po prostu szokuje czasami, to co się dzieje, to my mimo wszystko, że za komuny było strasznie i żeby to nigdy nie wróciło, to jednak my ciągle wracamy wspomnieniami do tamtych czasów. Dlatego powstała właśnie ta piosenka, która przeniesie nas w środowisko, w pejzaże familoków, podwórka, kolegów, przyjaciół i tego tamtego życia biednego, ale być może bardzo mało filozoficznego. O! Tamte wino, kto państwa zna, to śpiewa razem ze mną. Proszę bardzo. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino,
ni żadne obiboki. Choć piją, to nie wino. Tu bajtle razem rośli na placu od małego. Do jednej szkoły poszli kolega ze kolegą. Uwierzcie, że za tu być, za tu żyć, tutaj życie się zaczyno. Za popijać tamte wino. Wiele mi młodość przypomino. Uwierzcie, że za tu być, za tu żyć, tutaj życie się zaczyno. Piosenki Grzegorz Poloczek. Dziękuję bardzo. Krzysztof Hankę, Krzysztof Respondek. Ale to jeszcze nie jest koniec naszego programu.
No jasne, to się proszę Państwa podobało. Chcieliśmy zakończyć takim bardzo mocnym akcentem. Chcieliśmy wreszcie z tej sceny powiedzieć coś mądrego. Że jest koniec kryzysu. To też, ale wiesz, powiedzmy coś na temat wolności. Bo żaden kabaret nie godo na temat taki poważny, jakim jest wolność. Kurde, to jest o tyle fajne, coś tam. Że proponuję, żeby my powiedzieli coś na temat wolności, bo my nic nie mamy mądrego do powiedzenia na ten temat. To jest bardzo fajne. Bo co o wolności powiedzieć, no to chyba to, że Polska już jest wolnym krajem. Dobrze. Wolny kraj. Wolny kraj, strasznie. Wszystko bardzo jest fajnie. Wolne pociągi, wolne autobusy, wolne trolejbusy. Wróć! Jak? To nie o to chodzi. Wolne wybory, wolność słowa, wszystko se wolno wybrać, nawet płeć se możesz wybrać. Ale jednej rzeczy se w Polsce jeszcze nie możesz wybrać. Czego? Proboszcza. I tu Państwo macie przykład, że zawsze jest jedna czarna owca. Tak. Próbujemy Cię ratować, Respondino Ci pięknie przerwał i powiedział Ci, że mamy to, że mamy to, że mamy to, że mamy to, a Ty zaś o kościele, o proboszczach. Chcesz takie tematy poruszać? Jak ludzie no znają z tego, że ludzie się chcą przy nas bawić, co mają się smucić? Co chcesz, żeby tu płakali? Co chcesz, to może gadajmy jeszcze o innych rzeczach. O kościele, o proboszczach, mówmy na przykład o rytualnym zabijaniu zwierząt. Może bardzo, proszę, piękny temat. Piękny, ale ciężki. Ciężki, ale możemy o tym gadać, jak chcesz gadać o proboszczach. Masz coś na temat rytualnego zabijania zwierząt? Nie, mam, tylko był taki temat, że nie wolno, Żydzi w Polsce nie mogli zabijać rytualnie krów. No, było to. No i co? No i teraz już nie ma, no to daj mi spokój, coś o tym gadać, nie chcesz gadać. Ale jeżeli zaczął, to powiedz ludziom, nie? Było takie coś, że nie mogli zabijać rytualnie krów, zwierząt, to teraz to jest zmienione, bo się MSZ Polski dogadał z izraelskim, że mogą już Żydzi w Polsce zabijać rytualnie zwierzęta, w zamian za to my w Izraelu możemy rytualnie topić marzanna. No. Się dogadali, rozumiesz? Wymiana kulturalna, rozumiesz? No. Ale nie będziemy o tym gadać. Ale wiesz co, jeszcze ekolodzy dociepli do tego swoje 3 grosze, i powiedzieli, że wszystkie zwierzęta muszą umierać śmiercią naturalną. I w Polsce w tym roku nie będzie wolno karpia zabijać, tylko trzeba go będzie utopić. No. O kurczę. A to widzisz, tego nie wiedział. No. Tak? Czyli to jest przeciwko wolności karpia. Tak. Bardzo fajny temat. Ale jest to dobry temat o wolności, ponieważ, proszę Państwa, my sobie tego nie cenimy, ale Polska już jest 25 lat krajem wolnym. My jesteśmy wolnymi ludźmi od 25 lat. Chociaż ja jako obywatel. Czuję się wolny? Tylko że popełni błąd, bo się równolegle wtedy nie rozwiódł i się jeszcze trochę czuję niby wolny, ale ciemiężony. No. Troszkę. Trochę ciemiężony. No tak. Powiem wam, że z tematem wolności my się stykamy od najmłodszych lat życia. Bo przynajmniej tu na Bielszowicach, nie? Na blokach my zawsze chcieli, żeby Keroś Działcha była wolno, nie? Ale jak my się już do niej dobrali, to już my woleli, żeby była szybko. Ale To też. Nawet taki toast się wznosiło, nie? Ja wtedy się piło zdrowie szybkich pań i pięknych koni. No. Co? Czy jakoś tak? Nie, inaczej, to nie był fajny toast. To nie był ładny toast. To nie był ładny toast. Ale to wolność to zależy, Janek, to chodzi o to, gdzie ty się urodzisz. To bardzo mądrze. W wolnym kraju, w niewolnym. Respondek, idziesz dzisiaj w dobrym kierunku, gotuż same mądre rzeczy. Bardzo mądrze. Możesz się urodzić w kraju, Krzysiu, gdzie jest. Rozumiesz, wolności nie ma ani za zębem, rozumiesz? A co możesz, ty masz, Boloczek, ale co ty masz do tego, kaj ty się urodzisz? Tam kaj taksa dojedzie. Się ciesz, że nie dojechała, że ci pogotowie do Sosnowca, ino porodówka nie była czynną. No ale, kurczę. Ale chodzi o to, że miejsce jest ważne, rozumiesz, że w jakim państwie? Jedne państwo jest niepodległe, drugie jest podległe. Aha. I wtedy albo żeś jest wolny, albo żeś nie jest. Mało tego, możesz nawet sobie wybrać ulicę, na której się urodzisz i wtedy się możesz czuć wolny albo nie. O. Poważnie? No patrz, jak ja bym miał do wyboru, urodzi się na jakiejś tam ulicy. No. Miałbym do wyboru na przykład ulica Wolności i ulica na przykład Powstańców. No. To ja bym wybrał Wolności. Czemu? No bo by się na Wolności czuł wolny, a na Powstańców jeszcze walki narodowo-wyzwoleńcze mogłyby trwać. No. To bym nie wiedział, jakby... No. Ale mi teraz przyszło do głowy. Ty, co to znaczy, jak ja mieszkam na Suchej? Żeś przestał pić. No. Co? No. Ty, bardzo proste. Słuchaj, jak możesz chęć się napić, przyjedź do mnie na Chmielno, do Kochłowic, możesz pewne u mnie. A co to znaczy, jak ja mieszkam na Pindora? O kurczę. A to ciekawe pytanie. A to czekaj, a pindorzysz? Nie. Pindolisz. Co? Pindolisz. Ale czekaj, co za nazwa? Tyś powiedział wolności, Hanek. Ty masz jakieś kontakty z Zabrzym.
Ta ulica najdłuższa w Zabrzu no. nazywa się Wolności, ja. Tak? Tak. A wiesz dlaczego? No wiem, bo ona idzie ze wschodu na zachód. No, dlatego no. jest tak długo. Nie, nie, bo wolność do Zabrza przyszła ze wschodu i poszła w pioruny na zachód. Aha! No. Dlatego. Na zachód! Poszła na zachód, bo tam jest najwięcej ludzi wolnych. Wolontariusze? Wolni ludzie. Najwięcej ich było na dzikim zachodzie. Nazywali się kowboje. Ludzie, jakie to byli fajne, wolne ludzie. Luzaki, luzaki. Kowboj wstawał rano, wypijał na śniadanie flaszka. Wixi. Wixi? Wixi. Potem szukał, kurde, kamon kunia, nie? Szukał, no bo nie pamiętał, kaj go zaparkował, nie? Jak go w końcu znot, ta blokada mu ściągnął. Próbował na niego wliść, jak trafił, to przeważnie miał z przodku łeb, a ze zadku... Przeważnie zadek, jak dobrze trafił. No. I go wziął, no tak ostrogą pod brzuchem pohalął i już był wolny. Paszą. To co, jademy na dziki zachód, okej? Okay? Kiedyś poprosiłem Boga, by rodzinę mieć. Aż tu nagle syn, synowa i pijany teść. Babcia, wnuczka, córka, żona kłócą się o psa. Więc cię proszę, panie, wolność daj. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Wolnym być, a jak pić, to pić. Wolnym być. Śpiewać i na luzie żyć, tańczyć, kochać, a jak pić, to pić. Kiedyś dla mnie szkoła była jak mój drugi dom, więc dlatego bardzo skrzętnie omijałem ją. Teraz Pan Bóg mi na starość zesłał wielki dar. Tam, gdzie stała szkoła, jest mój bar. Osiuria! Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Wolnym być, a jak pić, to pić. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Kiedyś pewien makler w banku podpowiedział mi, że już czas z majątkiem całym przystąpić do gry. Wszystkie mówił, weź pieniądze i na giełdę głusz. Dzisiaj nie mam mych pieniędzy już. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Wolnym być, a jak pić, to pić. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Tańczyć, kochać, a jak pić, to pić. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Wolnym być, a jak pić, to pić. Wolnym być, śpiewać i na luzie żyć. Tańczyć, kochać, a jak pić, to pić. Oh yeah! Thank you! Dziękuję Państwu bardzo. Thank you very much. I love you! Dziękujemy Państwu serdecznie. W programie Kabaretu Rak udział wzięli Krzysztof Ludwik Respondek, Grzegorz Ignacy Poloczek i nasz prezes, nasz szef, nasz szeryf, nasz kierownik, nasza maskota, nasza gwiazdeczka, nasz bąbelek, nasz bryloczek, brylanci, Krzysztof Hanke!
Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, kiedyś powstała taka piosenka. My odnosimy wrażenie, że Państwo byście chcieli, żebyśmy jeszcze zabisowali jeden raz. Dobrze. Dobrze. Zapisujemy taka... przy pomocy takiej piosenki, która powstała właśnie w Rudzie Śląskiej. Jest to piosenka o kabarecie Rak. Muzyka do niej napisał Włodzimierz Plaskota z kabaretu Elita. Jest to nasza firmowa piosenka. My ją wiele, wiele lat śpiewali. Fajny pogłos. To jest jak hymn, Hanek. To jest hymn kabaretu Rak. Dlatego bardzo proszę, żeby teraz wszyscy, proszę Państwa... Co? Nie. Co chciałeś powiedzieć? Chciałeś powiedzieć do hymnu? Do hymnu. Coś nie? Ty. Nie? Nie, bo to jest taka piosenka, to jest walczyk. No dobra, to jest walczyk. No. Przy naszym hymnie nie muszą Państwo wstawać, możecie sobie siedzieć, ale jak sobie tak siedzicie, to możecie się tak przynajmniej zabujać. Tak, patrzcie. W lewo i w prawo, w lewo i w prawo. I 20 minut tak jadymy teraz. A pani to? Kto najbardziej dziś jest w cenie? Kto podnosi wam ciśnienie? Któż to robi, że krew w żyłach szybciej krąży? Gdy zapytałbyś jajarza, odpowiedziałby ci tak, że dokonać tego może tylko rak. Kabaret Rak i Bujanko. Polubcie więc raka, a prawda was taka zdziwi już może niebawem. Kto z rakiem obcuje, ten świetnie się czuje, humor jest tego objawem. Polubcie więc raka, a prawda was taka zdziwi już może niebawem. To z rakiem obcuje, najświetnie się czuje, humor jest tego objawem. Żadne inne kabarety nie dostarczą wam niestety tyle ciepła, tyle śmiechu i radości. Zapamiętaj, drogi gościu, wszystko czego innym brak. Może niebawem. Kto z rakiem obcuje, ten świetnie się czuje, humor jest tego objawem. Polubcie więc raka, a prawda was taka zdziwi już może niebawem. Kto z rakiem obcuje, ten świetnie się czuje, humor jest tego objawem. Zapamiętaj, gościu, sobie, że ten rak oznacza zdrowie, więc zabawić znów się z nami przyszła pora. W naszych tekstach i piosenkach niechaj każdy znajdzie smak. Tak więc żegna Państwa dziś kabaret Rak. Kabaret Rak i razem cała sala śpiewa z nami, tańcząc walca walczyka parami. Na tym balu, nad balami, takim co się pamięta latami. Gdzież Hiszpania za górami, a tu śląski kabaret jest z wami. Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz, hiszpański walczyk w sam raz. Świetnie się czuje, humor jest tego objawem. Polubcie więc raka, bo fajna to paka. Hankę, Poloczek, Respondek. Kto z nami obcuje, ten świetnie się czuje, chyba że wykorkuje. I reszta sobie już w domach możecie dohuśtać. 20 minut. Kibidibidip, kibidibidip, kibidibidip. Koniec. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To był wielki zaszczyt, że Państwo przyszli na występ kabaretu Rak tak z własnej, nieprzymuszonej woli i zainwestowali wielkie pieniądze w rozwój śląskiej kultury.
Dziękujemy bardzo. Dlatego w ramach podziękowań należy się chociażby jeszcze jedna piosenka. Dobrze, wykończymy was psychicznie. Na koniec, żebyście mieli nos dosyć już. Tak. Ale patrz, Hany, teraz to się już zachowują jak Europejczycy. Jasne, jasne. No. Rozapłacić, a wycyckać Hanysa do końca. Czemu... No. A wycisnąć, bis, a ty lotej. No dobra. Teraz będzie najdłuższa piosenka, jaka jest w naszym repertuarze. Piosenka, która się nie zmieściła na żadnej płycie i się nigdy nie zmieści. 3 godziny, 15 minut i 2 sekundy. Tak. Pod napisy to jest. Pod napisy. Uważajcie, możecie sobie coś do jedzenia zamówić. To koniec. Idźcie i rozmnażajcie się. Umówmy się, czemuście tak nie zaczynali? Teraz, żeście się rozkręcili? Dziękujemy Państwu jeszcze raz i Panek, kolegów. Ci ludzie są tak w porządku, że musimy jeszcze coś zaśpiewać. Dobrze, to jeszcze zaśpiewamy Państwu piosenkę, którą kończyliśmy na wszystkich płytach DVD, jakie ostatnio żeśmy nagrali. Czyli Gorzkie Dymy Katarzyny Gerter. O, dobrze. I tą piosenką teraz nagrywajcie możemy... tylko ludzi. Tak. Nagrywajcie ludzi, bo będzie widać, jak ludzie kochają tą piosenkę. Hello. Nasz my pan akustyk jest zaskoczony troszeczkę. Szuko. Kurde, moż to ja. A dziękujemy Bartkowi. Gorzkie dymy nad miastem mym. Kiedy rano opuszczamy dom i schodzimy w noc. Chodzimy w głąb naszej ziemi, bo jesteśmy stąd. W moim mieście tak niewiele barw i słońce chmurno świeci się. Wszyscy zaśpiewamy. Lecz każdy hoduje w swym domu, choć już wie, choć listek, choć wie, jak kwiatek na każdym balkonie i jak dobroć jest. Nasze miasto kocha pieśni swe, bo pieśń jest niczym trawy źdźbło, co zerwałeś je i w ustach masz, albo trzymasz ziemi głąb. W moim mieście mało mówi się i lekkich słów nam może brak, ale kiedy tu ludzie każdy hoduje w tym domu.
kiedy my nad miastem mym. Kiedy jesteśmy stąd. Jesteśmy stąd. Dobranoc. Dobranoc.